Szczęść Boże, Jakub Więcław, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A dziś zaproszenie do naszego programu przyjął dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże. Panie doktorze, ten weekend dowiedzieliśmy się więcej o programach największych partii. Swoje konwencje miało PiS, Platforma, Trzecia Droga, Lewica, Konfederacja za dwa tygodnie, ale jej program już znamy. Chciałbym tak przejść przez te najważniejsze propozycje gospodarcze, ekonomiczne, te, które mają znaczenie dla polskiej gospodarki. Zacznijmy od rządzących. Ta najbardziej spektakularna deklaracja to oczywiście emerytury stażowe, 38 lat dla kobiet, 43 lata dla mężczyzn, to zapowiada partia rządząca. Na ile my jesteśmy przygotowani na takie zmiany, panie doktorze? Myślę, że rynek pracy jest dzisiaj na tyle dobry, że można zaproponować tego typu rozwiązanie, tym bardziej, że to jest rozwiązanie, które daje możliwość, a nie jest momentem, w którym ktoś jest zobligowany do przechodzenia na emeryturę. Szczególnie jest to istotne w zawodach, które, przepraszam za wyrażenie, zużywają człowieka. Dlatego, że to, w jaki sposób pracujemy, w jakich zawodach pracujemy, w różny sposób oddziałuje na nasz organizm i po prostu jest tak, że w tym wieku może okazać się, że część z nas nie jest w stanie wykonywać swojej pracy. Dlatego też ta możliwość jest ważna jako oferta, a z drugiej strony pracodawcy, między innymi poprzez takie rozwiązania nowoczesne, jakim jest praca online rozpowszechniona w wyniku pandemii i działaniach po, dostosowali szereg rozwiązań już dzisiaj do tego, by praca była bardziej atrakcyjna nawet dla osób, które mają kłopoty z wypełnianiem swoich obowiązków w sposób bezpośredni. Dlatego też jestem przekonany, że duża część osób, która będzie miała możliwość przejścia na emeryturę właśnie w wyniku tego zrealizowania stażu, w praktyce zostanie na tym rynku, dlatego że będzie chciała dalej pracować, będzie chciała dalej dorabiać, będzie chciała dalej budować silną swoją emeryturę. My zresztą jesteśmy skazani na to, żebyśmy zachęcali Polaków, Polki, do tego, byśmy pracowali jak najdłużej i rynek pracy w ogóle tego będzie potrzebował, dlatego że starzejemy się, potrzebujemy pracowników, gospodarka potrzebuje, a okazuje się, że i ta dzietność nie jest skuteczna i wystarczająca. Dwa, nawet zasilanie pracowników z zagranicy nie daje efektu gospodarczego w takiej skali, które by zaspokajał potrzeby. Więc jestem przekonany, że pomimo tego rozwiązania pracownicy zostaną na rynku pracy, a pracownicy również będą mieli tą możliwość. Czyli ktoś, kto nie będzie radził sobie między innymi zdrowotnie lub ze względu na to, że ta specjalizacja, którą prowadzi, obszar pracy, którą świadczy, no nie musi być atrakcyjna. W innych zawodach okaże się, że ta oferta będzie dłużej możliwa do realizacji. To rozwiązanie jest rzeczywiście ciekawe i zresztą postulowane społecznie. Ja zwykłem jako ekonomista nie negować rozwiązań postulowanych społecznie. Jeżeli społeczeństwo tego chce, to należy, i to bardzo ciekawe, opcjonalnie, w opcji otwartej to zaproponować, ale z drugiej strony prowadzić politykę, która spowoduje, tak jak powiedziałem, jak najdłuższe utrzymanie Kowalskiego na rynku pracy. No ale jest na przykład Konfederacja, która mówi, że tematu podwyższania wieku emerytalnego, tego ustawowego, nie unikniemy i takie pomysły jak ten Prawa i Sprawiedliwości, czy to, o czym będziemy rozstrzygali w referendum, czyli kwestia właśnie podwyższania wieku emerytalnego, zamyka nas trochę przed tą dyskusją o tym, że w przyszłości ten wiek emerytalny trzeba będzie podnosić. Tu cytuję niektórych liderów Konfederacji. Jak na to pan odpowie? Znaczy ja uważam, że siłowe w cudzysłowie rozwiązanie wobec społeczeństwa będzie trudne do zrealizowania. Znaczy Polacy wyraźnie powiedzieli, że oni chcą mieć prawo do przejścia wcześniejszego na emeryturę, co nie znaczy, jeszcze raz podkreślę, że Polacy z tego prawa korzystają. I myślę, że to po stronie państwa i po stronie pracodawców leży, w jaki sposób zachęcić, w jaki sposób wydłużyć ten okres pracy, jak spowodować, żeby Kowalski nie przechodził wcześniej na emeryturę. Konfederacja zauważa ważną rzecz, że my starzejąc się i ta populacja, która będzie niedostosowana do potencjału czy zobowiązań, które wynikają z konieczności wypłaty emerytury dla tych, którzy nabędą te prawa, no, powoduje, że my wydłużamy ten okres życia. My dłużej pobieramy te emerytury, więc co do zasady ten okres, w którym płacimy składki, powinien być jak najdłuższy.
Federacja zwraca uwagę na wyzwanie, które stoi przed Polską i polską gospodarką, ale ja uważam, tak jak powiedziałem, że rozwiązanie poprzez zachętę, a nie przymus, wydaje się być bardziej pożądane ze strony Polaków. Rządzący przedstawili część swoich propozycji w maju tego roku, między innymi zwiększenie świadczenia 500 plus do 800 zł. Prawda jest taka, że w sondażach wielkiego wrażenia to nie zrobiło. I pytanie, może warto się zastanowić, jaka jest kondycja budżetów domowych po 3 latach kryzysów, pandemii i jej konsekwencji, wojny na Ukrainie i jej konsekwencji, czy to, co miało może zrobić wrażenie polityczne, jest tak naprawdę uzupełnieniem tego, co Polacy w ostatnich latach oddali? Ale oczywiście, dlatego że głównym czynnikiem, który spowodował utratę wartości nabywczej tego 500 plus symbolicznego, to była inflacja. Ta inflacja na skutek pandemii, na skutek wojny przy naszej granicy, na skutek w ogóle zaburzeń na rynkach międzynarodowych, no jest odczuwalna w gospodarstwach domowych. Ja uważam, że takie podwyższenie się Polakom należało z uwagi na to, że państwo weszło z Polakami w zobowiązanie wzajemne. Powiedziało, chcemy wspomóc wychowanie dzieci, chcemy wspomóc rodziny i państwo nie może w tym momencie udawać, że nagle przestaje to robić z uwagi na to, że w cudzysłowie będzie wygaszać program. Były takie pomysły ze strony opozycji, że program po prostu powinien być wygaszany, z czasem ma zniknąć. Nie, ja uważam, że jeżeli z kimś się umawiamy, że dziecko się rodzi 18 lat i wspieramy to dziecko, to jest tak ważne jak drugi postulat wobec obywateli płaćcie podatki. Bo jeżeli będziemy się wzajemnie oszukiwać, czyli rządzący lub w ogóle politycy będą nie dotrzymywać słowa, a słowem było pomożemy tobie wychowywać dzieci, pomożemy stworzyć w rodzinie lepsze warunki, żeby z biedy uciec, żeby tej biedy nie było. Więc te zobowiązanie musiało być zrealizowane. A to, co pan redaktor zauważa, tutaj nie było efektu nadzwyczajnego z prostego powodu, dlatego że Kowalski wiedział, ile stracił i ten mechanizm w postaci 800 plus jest mechanizmem rekompensaty. On nic nowego nie dostał. On utrzymał wartość, która została utracona. Z tego powodu nie miało to takiego silnego najprawdopodobniej przełożenia w odczuciu wyborczym. Wczoraj, w weekend ostatni, który minął, poznaliśmy też 100 konkretów Platformy Obywatelskiej na pierwsze 100 dni, w zasadzie Koalicji Obywatelskiej. I to spojrzenie na gospodarkę Donalda Tuska jest takie, że proponuje kwotę wolną od podatku, zwiększenie jej z 30, co wprowadziła Zjednoczona Prawica, do 60 tysięcy złotych. Co to oznacza dla takiego zwykłego podatnika? Co to oznacza dla budżetów samorządów? Jakie są plusy i minusy tej podwyżki, którą proponuje Donald Tusk? Znaczy, to jest działanie zaskakujące w tym sensie, że cały czas opozycja mówiła o wielkiej krzywdzie, która samorządy doznały właśnie przez to, że stworzono taką kwotę wolną od podatków na poziomie 30 tysięcy, a dziś proponuje podwojenie tej kwoty, czyli de facto uwolnienie do 60 tysięcy złotych zarobków rocznych z jakichkolwiek podatków. Ja rozumiem narrację, która ma charakter licytowania i Platforma tutaj zaskakuje, odchodząc od swojego takiego liberalnego podejścia, a stając się takim podmiotem, który deklaratywnie, to podkreślę, deklaratywnie, bo ja akurat nie mam przekonania, czy te rozwiązania były zrealizowane, gdyby ta partia wygrała, bo w praktyce ci akurat politycy potrafią obiecać wiele i wielokrotnie nam to pokazywali, a w praktyce nie implementowali tych rozwiązań. Ale nawet jeśli by to zrobili, to jestem przekonany, że wiązałoby się to z równoczesnym, silnym podwyższeniem podatków bądź też stworzeniem jakichś przeszkód w całkowitym odzyskaniu tej wartości. Bo taka jest polityka prowadzona przez tych ludzi. Tak jak jesteśmy przy wiarygodności Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, to jest też zapowiedź podwyżki dla budżetówki co najmniej 20%, w tym 30% podwyżki dla nauczycieli. Da się w ogóle taką podwyżkę przeprowadzić w 100 dni, czyli w 3 miesiące po wygranych wyborach? Oczywiście, że to jest niewykonalne. Po pierwsze dlatego, że to są rozwiązania niezwykle obciążające budżet. Wyobraźmy sobie, mamy październik, załóżmy, że wygrywa Platforma, październik, listopad, grudzień do stycznia takie działania musiały być wykonane, a to znaczy, że one by objęły już
zakładam, rok następny, czyli musiały być zapewnione dochody budżetowe na taką skalę, by bezpiecznie przeprowadzić taką transakcję. Chyba, że znowu platforma mówi, że w 100 dni by to by wprowadziła, ale rzeczywista implementacja by była pod koniec kadencji, czyli po 4 latach. Ja naprawdę mam dosyć duży dystans do pomysłów, które są prezentowane przez ludzi, którzy zasłynęli tym, że swoich zobowiązań nie realizowali, więc myślę, że to jest świetny przekaz wyborczy, próbujący dotrzeć do poszczególnych elektoratów, ale w praktyce budżetowo w ogóle niewykonalny, może być przez dojście do pewnych wartości, czyli zapowiadamy 100 dni, na przykład tych 100 dni realizujemy zobowiązanie w ten sposób, na przykład co roku rośnie to aż do tych 20 lub do 30% wzrostu, ale to by było wykonanie tego, co i tak jest realizowane. A co pan sądzi o takich mniejszych propozycjach, tych konkretach, które są skierowane do przedsiębiorców, bo jest ich sporo. Kilka wymienię. Miesiąc wolnego od składek na ubezpieczenie i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej. Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS, czy obniżka VAT-u dla sektora beauty do 8%. Znaczy, ja przepraszam, dla mnie te propozycje to nie jest żadne konkrety, tylko bajka plus. Mógłbym powiedzieć mocniej, takie dyrdymał plus. Znaczy, to jest zbitek pomysłów. Ja mam takie wrażenie, że jakby platforma wpadła na pomysł, że zrobi 100. 100 liczbę ważną, no to kto jakie pomysły ma? No pomysły nagle sektora beauty, ni stąd, ni zowąd, żeby on był traktowany jako najważniejszy Ale może gospodarczo w dlatego, że Polsce. był dotknięty najbardziej przez pandemię. To nie do końca tak jest. To nie jest tak, że ten sektor w jakiś sposób został zdemolowany przez pandemię. Jest wiele sektorów, które odczuwają dzisiaj bankructwo, na przykład w sektorze hotelarstwa w wielu obszarach jest identyfikowany. Szereg innych obszarów mamy ważniejszych, które by tutaj były, mogłyby zostać wskazane, ale nikt tym się nie przejmuje. Znaczy nagle jakiś pomysł dziwny, beauty, no bo ma być komunikacja wobec kobiet, które powinny zagłosować na platformę. Znaczy, jeżeli w ten sposób gospodarkę widzi platforma, czyli wybiera sobie jakiś przypadkowy sektor, bo akurat, nie wiem, no, zdefiniowano, że kosmetyczki będą głosować na platformę, to życzę szczęścia w zarządzaniu gospodarką. Znaczy, dla mnie to jest pomysł całkowicie przypadkowy i całkowicie niczym nieuzasadniony. Pozostałe pomysły są bardzo ryzykowne. Znaczy, od pierwszego dnia płacenie ZUS-u, no, powoduje, że całkowity koszt jest przerzucony oczywiście na ZUS, ale to też powoduje duże ryzyko takiej troszkę ignorancji ze strony pracodawców w weryfikacji rzeczywistej zasadności związanej z przerwą, no i ucieczkę prawdopodobnie części pracowników na tego typu przerwy, by mieć korzyść dla siebie, ale to z punktu widzenia przedsiębiorców bardzo kosztowne może być ostatecznie w rozwiązaniu. Swoje propozycje gospodarcze przedstawiła teraz w weekend Trzecia Droga. I to, co łączy program Trzeciej Drogi z programem Koalicji Obywatelskiej, to zapowiedź częściowego przywrócenia handlu w niedzielę. Pan ma takie odczucie, że to jest faktycznie takie oczekiwanie społeczeństwa, żeby ten handel wrócił? Czyli dla części społeczeństwa jest to oczekiwanie. Trzeba jednoznacznie powiedzieć, że to nie jest tak, że jakaś część społeczeństwa nie odczuwa braku w tym zakresie. Tym bardziej, że trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest tak, że my wszystkie niedziele mamy wolne od handlu. Rząd też, czy obecna koalicja, przewidziała określone rozwiązania, szczególnie w newralgicznych okresach, gdzie do takiego handlu się dopuszcza. Przyjęliśmy dane rozwiązanie, ono było postulowane przez związki zawodowe. Może warto dyskutować na ten temat. Znaczy, ja uważam, że tak jak powiedziałem, ja jestem za takimi rozwiązaniami, które społecznie są akceptowalne czy też pożądane. Nie wiem, czy wszystkie postulaty związane z przesłankami dla wyłączenia niedziel zostały uzyskane. Tam była mowa o tym, że de facto chodziło o to, żeby rodziny były razem, żeby ten czas spędzany razem Nada był, się, panie ale. doktorze, to połączyć w taki sposób, że ten handel częściowo, nie tak jak teraz, tylko jeszcze bardziej był przywrócony. Mowa tam jest w przypadku Trzeciej Drogi o 2 weekendach w miesiącu. Czy jest szansa na pogodzenie tego? Pan widzi taką przestrzeń, żeby były i Myślę, te że tak. 2 tygodnie, no i Myślę, że żeby tak. rodziny były razem? Myślę, że tak, dlatego że to jest kwestia pewnych też oferty dla pracowników, którzy może zechcieliby pracować akurat w tym czasie. Ja uważam, że te rzeczy można łączyć. Jakaś taka oferta związana z kompromisem, że
pojawiają się możliwości, albo na przykład do danej godziny, bo na przykład nie mówimy, że cała, ale na przykład po 14, czy no, chodzi też o to, że dla części osób, szczególnie z mniejszych miejscowości, ta oferta zakupów w lepiej zaopatrzonych w punktach, które są w większych miejscowościach, została odcięta, ze względu na to, że ludzie pracują cały tydzień. Ja w tym zakresie widzę pewną potrzebę społeczną, czyli zakładam, że część społeczeństwa to może widzieć, więc ja uważam, że warto jest to rozważyć, tak jak powiedziałem, na przykład po godzinie 14. Jest też taka ciekawostka na koniec tematu trzeciej drogi. Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił to na konwencji. Dofinansowanie szkół wyższych z budżetu państwa w ten sposób, żeby te szkoły gwarantowały studentom akademik za złotówkę. Jaki może mieć wpływ na życie studentów takie rozwiązanie? Teoretycznie bardzo pozytywne, znaczy zakładając, że część rzeczywiście tych mieszkańców, akademików pochodzi z bardzo biednych rodzin, ale jeżeli to by był system w ogóle, a przecież akademik to też kwestia otrzymania akademika wiąże się z odległością, do jakiej dojeżdżam do szkoły i niekoniecznie wiązać się musi z kondycją gospodarstwa domowego, z którego ten student pochodzi. Ja uważam, że te rozwiązania obecne związane ze stypendiami socjalnymi są bardziej racjonalne, ale duża część też, trzeba przyznać, młodzieży pracuje, więc chyba ta sytuacja, kondycja studenta w Polsce nie jest najgorsza i chyba bardziej bym postulował tutaj, jeżeli tak mogę powiedzieć, wzmocnienie kadry nauczycielskiej, kadry wykładowej, bo na przykład uczniowie dostali komputery, a akademicy nigdy nie mieli usprzętowienia. Ja przyznam osobiście, jako pracownik Szkoły Głównej Handlowej, nigdy nie dostałem sprzętu do pracy komputerowego, który by umożliwiał mi wykonywanie tej pracy. Więc ja tylko zwracam uwagę na problem, że chcemy, żeby polska nauka się rozwijała, ale akademicy, naukowcy nie mają warunków, żeby te badania realizować, chociaż oczekuje się od nas publikacji, oczekuje się od nas tak zwanej punktozy. Więc może mniej zwracajmy uwagę na samego studenta, a bardziej, jeżeli chcemy rzeczywiście, żeby doprowadzić do tego, że nauka będzie silna i ciągnęła będzie gospodarkę, tylko zwróćmy uwagę na to, w jakich warunkach pracują akademicy i w jakich warunkach tworzą tą naukę. A proszę mi wierzyć, że jak chodzę po różnych uczelniach, to jest bardzo, bardzo źle. Panie doktorze, to teraz krótko. Lewica. Na lewicy króluje liczba 35, bo lewica proponuje 35 godzin. 35 godzin tygodnia pracy i też 35 dni urlopu. Wygląda to tak, jakby Włodzimierz Czarzasty uznał, że Polacy chcą mniej pracować. Czy ja źle rozumiem? No chyba tak, ale Polacy są bardzo produktywnym narodem, bardzo sprawnym w działaniu. Ja nie widzę postulatów skrócenia czasu. Polacy mówią, chcemy lepiej zarabiać. Jeżeli ryzyko związane z tą implementacją rozwiązań wiązałoby się z utratą dochodów, to nie ten kierunek, lewico. Szukajcie takich rozwiązań, gdzie Polacy będą w stanie zarabiać, więc lepiej nie dodawajcie kosztów dla przedsiębiorców, a szukajcie zrozumienia. Znowu, z lewicą też jest tak, że lewica, kiedy jest w opozycji, jest bardzo hojna dla pracowników, w momencie, kiedy rządziła, raczej takich rozwiązań sobie nie przypominam. Panie doktorze, minuta do końca i takie podsumowujące pytanie. Niezależnie od tego, kto stworzy rząd po 15 października, pana zdaniem, jakie będą te najważniejsze wyzwania tego nowego rządu, te wyzwania gospodarcze, problemy do rozwiązania? Króciutko prosiłbym. Bezwzględnie zdynamizowanie rozwoju gospodarczego i walka z inflacją, czyli mamy politykę mix, polityki pieniężnej i polityki fiskalnej, zapewnienie bezpiecznych dochodów budżetu, bo finanse publiczne muszą być ustabilizowane. Więc silny wzrost gospodarczy, który musi być kreowany, no i bardzo dobra pozycja, wzmocnienie Polski wobec Unii Europejskiej i wdrożenie idei kapitału społecznego i patriotyzmu gospodarczego. Patriotyzm gospodarczy, jeszcze raz podkreślę, największym wyzwaniem dla rządu po wyborach. I tu kropka. Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Panie Przewodniczący. A państwu bardzo dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem i dobrej nocy.